Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś unboxing i recenzja oraz test pokarmu Tetra Wafer Mix. Zapraszam na film. Zobaczmy, co mamy na opakowaniu. Jak widzicie, są to płatki dla ryb dennych, dla krewetek, dla glonojadów, dla bocji też. Tutaj mamy kompletny pokarm dla wszystkich ryb dennych i skorupiaków. Tutaj mamy pierwszą stronę opakowania. Zobaczmy teraz drugą stronę. Tutaj, jak widzicie, są napisy w różnych językach. Ja tutaj postaram się poszukać polskiego. O, tutaj jest polski. Najwyższej klasy zbilansowany odżywczo pokarm. Wysokiej klasy mieszanka wafelków Tetra Wafer Mix zapewnia rybom optymalną i zróżnicowaną dietę. Krewetki dla zdrowego wzrostu z algami spiruliny, które wspomagają wytrzymałość. Dzięki stałej konsystencji wafle nie powodują mętnienia wody. I więcej informacji na stronie Tetry. Tak się prezentuje. Tył, tak boki. Odpakujmy sobie ten pokarm, zobaczmy, jakie płatki otrzymujemy w środku. My będziemy dzisiaj karmić moje glonojady. Ok, otworzyłem już. Zobaczmy, co otrzymujemy w środku. Otrzymujemy w środku taki oto płatek, niewielki, w kolorze pomarańczowym. Tam widzicie, jest tyle płatków. No, zobaczcie. Tak wyglądają te płatki. Spróbuję zrobić zbliżenie. Tak się prezentują te płatki. Tak to wygląda. Jak Wam się podobają te płatki i kolorystyka, piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. O, zobaczcie, tutaj jest na przykład zielony kolor, czyli to są różna mieszanka, to jest, można tak powiedzieć. Także piszcie w komentarzach, co Wy na taki kolor, czy dalibyście jakiś inny. Teraz przejdźmy do rzeczy. Nakarmmy tym mojego glonojada, który jest tutaj. Wezmę teraz pensetę i go nakarmimy. Oczywiście do tego zadania użyję pensety z firmy AquaArt. Nagrywałem recenzję i opinię. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale. Jest 12 wyświetleń, tam to jest. A my włożymy najpierw zielonego, bo jestem bardzo ciekaw. Chwilka. Dobrze, złapałem sobie pokarm tak jak bym chciał. Uwaga, wkładamy. Widzę, że żadnych szkodliwych substancji nie wypuszcza do wody i bardzo mnie to cieszy. Kurczę. Coś nie chce tego jeść, ten glonojad. A ryby? Jak na to zareagują? No, widzę, chyba nie chcą jeść. Ten glonojad sobie uciekł. Dobra, położymy tutaj. Cyk. Zobaczcie, jedna z rybek jest zainteresowana. Patrzcie na rybę. Wow, ale je te kapsułki. Raz dziubnęła i już nie dziubnęła. Zobaczcie, kapsułka leży na razie. Poczekam jakieś 10 minut i dam Wam znać, czy coś jedzą rybki. Już po 2 minutach kosiarka zaczyna skubać pokarm. Zaskakująco szybko. Zobaczcie. Kosiarka spróbowała i chyba chce więcej. Zobaczcie. Ale pruje. Później pewnie jeszcze glonojady wezmą, ale to trzeba będzie pewnie chwilę poczekać. Także tak to widzicie, tak to wygląda. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Liczę, że uda się dobyć 30. Do następnego tygodnia. O, zobaczcie, większe zainteresowanie jest pokarmem. Zapraszam Was też do komentowania, jeżeli macie jakieś pytania i wątpliwości. Piszcie. Ja nic złego nie napiszę na pewno. Na pewno zapraszam Was do subskrybowania z dzwoneczkiem, oczywiście, żeby Was nic nie pominęło. Jak nagram jakiś nowy film, to od razu Wam przyjdzie powiadomienie, że nagrałem nowy film. Także dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!